idziemy do ołtarza. Za nim nasze siostry otrzymają posłanie. Jak będziemy na tym ołtarzu składać siebie same i nasze dary, trzeba nam przyjąć jeszcze słowo. Patrona pierwszej świątyni, świętego Jana Pawła, który mówi do nas dzisiaj w domu Ojca, mówi naszym sercem, a zwłaszcza Wasze serce, moje siostry. Błogosławieni będziemy, gdy potrafimy się uradować naszym powołaniu, gdy należy do nowej rodziny Chrystusowej i pójdziemy za nim w pełnieniu woli Bożej aż do końca, nie bojąc się szaleństwa miłości, a nie ale brutalnej wiary z prześladowań ze strony szatana uobecniającego się w ludziach. Błogosławieni będziemy, jeśli pójdziemy za Jezusem, pełnieniu Bożego, zarówno miłości Pana nade wszystko i miłości każdego człowieka. Dzieje apostolskie czytane o pierwszym posłaniu misjonarzy przez Kościół w Antiochii. Gdy odprawiali publiczne nabożeństwo w Kościele, wyszedł Duch Święty. Wyznaczcie mi już Barnabę i Szaula do dzieła, do którego ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po nauczeniu na nich rąk wytrawili ich. W ten sposób udał się Paweł w pierwszą podróż misyjną. Dzisiaj Kościół Krakowski przez posługę biskupa posyła Karolinę Cyfarę i Katarzynę Sobę, które Duch Święty powołał do misyjnego dzieła w Zambii. Ksiądz biskup wręczył im krzyż misyjny, dokonując ich publicznego posłania. Pomożemy nasze dzieci Panu. Panu z Panu. Budźmy się. Prosimy Cię, Panie Wszechmogący Boże, czas by błogosławić krzyż i syn, aby stał się znakiem zbawienia ludzi i uwiedza wiarę, obnaża dobre czyny, pociesza cierpienia, strzeże zdrowie przed złem, przyczynia się do zbawienia ludzi przez Chrystusa, Pana naszego. Twoja ojczyma w życiu przy śmierci.
przez Jezusa Chrystusa, których same wybrani przez Niego słudzy, niesie Ewangelię zbawienia wszystkim ludom, błagajmy wszechmogącego Boga. Módlmy się za papieża Franciszka, biskupów, obecnego wśród nas biskupa Jana i całe duchowieństwo, aby nigdy nie stracili ducha misyjnego i umieli rozniecać zapał misyjny w sercach młodych ludzi. Thank you.